Mówi się, że z piekła nie ma powrotu. Tym razem stał się cud. I to był naprawdę cud. Mina jest przy mnie. Ciągle nieprzytomna, ale żywa. I to jest najważniejsze. Nie wiem, jak Minę naznaczy ta przygoda. Ale wiem, że tak długo jak hrabia żyje, ona będzie w niebezpieczeństwie. Nie mogę więcej unikać konfrontacji z nim. Kiedy będę w Londynie, muszę zmierzyć się z Drakulą. Dla Miny i dla wszystkich ludzi na ziemi. Tym razem z boską pomocą ostatecznie zgładzimy potwora. Przysięgam. Nasz przyjaciel powrócił z Transylwanii żywy, z miną i z pierścieniem smoka. Dowiódł, że jest silniejszym przeciwnikiem niż myślałem. Uważaj na niego, ma nie sprawiać więcej kłopotów, jasne? Tak, panie. Lepiej, żeby tak było dla twojego własnego dobra. Godzina naszego triumfu jest bliska i nie daruję teraz żadnej pomyłki. Troszkę cierpliwości i Jonathan Harker przestanie stanowić jakikolwiek problem. Potem mina i pierścień smoka znowu będą należeć do mnie. Przemówiłem! Panie, to ty, to naprawdę ty. Wstań i powiedz mi, że wszystko jest na swoim miejscu tak, jak zaplanowałem. Tak, panie, wszystko gotowe, tak jak rozkazałeś. Niech więc spełni się moja wola. Nic mnie nie powstrzyma. Nic i nikt. Hej! Rozpoczynamy Let's Playa z kolejnej części przygód Drakuli, a właściwie przygód Jonathana Harkera. Drakula, ostatnie sanktuarium, to jest podtytuł kolejnej części serii. Przyznam szczerze, że ta część zdecydowanie mniej mi się podoba niż Zmartwychwstanie, no ale odsłona pierwsza serii skończyła się w ten sposób, że niczego się tak naprawdę nie dowiedzieliśmy. Zakończenie pozostało otwarte. Dracula wciąż żyje, nie wiadomo, co się tak naprawdę stanie z Miną, jakie będą konsekwencje tych jej wcześniejszych perypetii, ugryzienia jej przez wampira. No, dlatego postanowiłem jednak nagrać drugą odsłonę serii, grę Dracula Ostatnie Sanktuarium. Pewnie będę trochę narzekał podczas rozgrywki, no ale no nie odmówię sobie powiedzenia tego, co o tej grze myślę. Zacznijmy może więc. Już minął tydzień, odkąd wróciliśmy z Transylwanii i ciągle nie mogę spać. Martwię się o Minę. Wampirze ukąszenie sprawia, że ma coraz gwałtowniejsze napady agresji. Na szczęście nasz dobry przyjaciel dr Seward czyni cuda w walce z chorobami, które nawet nie mają nazw. Poza tym pod ścianami przesuwają się jakieś cienie i tak jakby mnie obserwowały. Czy to z powodu pierścienia, który przyniosłem z zamku Drakuli? Mam nadzieję, że Seward nam to wyjaśni. Od tygodnia bada pierścień. Ja zdecydowałem się jechać do Carfax, do ostatniego sanktuarium Drakuli w Londynie. Chyba powinienem znaleźć jakieś wskazówki, które pomogą mi trafić na jego ślad. Ta wstępna animacja nawet całkiem klimatyczna, czyli jednak widzi przesuwające się cienie Jonathan. No i trafiliśmy do Carfax i tutaj być może odnajdziemy jakieś wskazówki. Najpierw zanim wejdziemy do środka budynku, to dobrze jest się tutaj rozejrzeć,
No to jest bardzo istotne, bo w środku mogą nas czekać nie lada kłopoty. Nie wiadomo, czy ta posiadłość jest opuszczona, czy może jednak nie. Tutaj za drzewami jest jakiś srebrny medalion. Wcześniej zabraliśmy olejarkę. No i przejdźmy jeszcze tutaj. Tu będzie jakiś mechanizm, którego sekrety będzie trzeba rozwikłać, ale to nieco później. Tutaj natomiast w basenie polujemy na jakiś... O, na to. No, to nawet nie trzeba polować, bo jest dobrze widoczne. Tylko należy przesunąć odpowiednio kamerę. No nie jest ta lokacja tak imponująca jak w pierwszej części. Trochę mimo wszystko szaro-buro tutaj. Takie kolory wyblakłe dość. Chyba nie rozgrywa się akcja w zimie, lecz bardziej to wygląda mi na może taką wczesną wiosnę, może koniec zimy, wczesna wiosna. Skoro tam była zima, to na pewno nie jest jesień. Teraz, zanim jeszcze wejdziemy, to pokażę wam taką zmianę. Tu mamy główny pasek ekwipunku, właściwie koło ekwipunku z naszymi głównymi przedmiotami. Tutaj natomiast jest 6 takich zakładek, które służą nam do używania na tych głównych przedmiotach z ekwipunku. I tak, tu mamy na przykład naboje i możemy załadować nasz pistolet, naszą broń. Czyli tu są jakby takie dodatkowe przedmioty. No i teraz mamy klucz jakiś, tak? I udajemy się do środka. Dlaczego nie można teraz kliknąć tutaj na tej wysokości, żeby wejść? Nie wiem, tylko wysoko, ale okej. No, akurat wnętrze tego budynku wygląda dość klimatycznie. Okna zabite deskami. Jakby ktoś, kto tu mieszkał, może Dracula, nie chciał, żeby ktokolwiek z zewnątrz widział, co tutaj się dzieje, albo żeby światło wpadało. Są dwa możliwe wyjaśnienia. Widać, że bardzo tutaj ciemno. I dochodzimy do tych drzwi. Wchodzimy do środka. Na razie tutaj jeszcze chyba nie grozi nam nic strasznego. Najpierw może zerknę tu na ten obraz. Obszar, o jakim mowa, leży w okręgu Purfleet i nazywa się Carfax, co jest prawdopodobnie zniekształconą formą starofrancuskiego słowa oznaczającego cztery twarze. Wziąwszy pod uwagę, że każda strona domu jest skierowana w jedną z czterech stron świata. Dom jest ogromny i był wzniesiony jeszcze w średniowieczu. Wokoło znajduje się niewiele domów. Jednym z nich jest duży i niedawno zbudowany gmach, który służy jako siedziba szpitala psychiatrycznego kierowanego przez doktora Sewarda. O, czyli ciekawe wyjaśnienie. Doktor Seward to jest ten, który teraz zajmuje się miną, nasz przyjaciel. Przyjaciel Jonathana. Tutaj jakaś kartka. I co? I tylko tę kartkę stąd możemy tylko albo aż zabrać. Co ona przedstawia? Jakiś, nie wiem, mechanizm? Coś, co nam się pewnie później przyda. Skoro znajduje się w tym miejscu, to musi być ważne. Styx. O, tutaj kilka rzeczy, które mogliśmy zabrać, więc sprawdźmy, co to takiego. Znów jakiś notatnik. Notatnik, nie wiem, jak jakiś szyfr to wygląda. Więc dość tajemniczo. Na razie tutaj nie możemy przejść. Z kolei tutaj w szufladzie chyba niczego nie znajdziemy. Zeksplorujmy teraz te skrzynie. O, gdzie jest akurat miejsce interaktywne? Musi gdzieś być. Chyba, że tego się nie da zeksplorować, moi drodzy. Nie, da się, widzicie. To jest takie małe miejsce interaktywne tutaj na środku. Pixel hunting, więc.
No i zabieramy lunetę i ten świecznik. Już wspominałem w podsumowaniu Zmartwychwstania, że pixel hunting niestety znacznie bardziej się daje we znaki właśnie w ostatnim sanktuarium. Kolejne przedmioty, które możemy zabrać. Aż 4. Ostatnim przedmiotem jest świeczka, no ale jeszcze może zanim przejdziemy do dalszej eksploracji czy tego pomieszczenia, czy pozostałych pomieszczeń, to ja bym chętnie sprawdził ten notatnik. Notatnik Drakuli. No i będę czytał te tekst, albo nie będę czytał. Będzie czytał albo Jonathan, albo Dracula, zależy kto to pisał. Jakże mi brak moich wspaniałych uczt po tym, jak moi goście próbowali przedrzeć się przez szachownicę i ginęli nadziani na pal, gdy grunt usuwał im się spod nóg. Teraz system nie działa już tak sprawnie, ale pułapka wciąż tam jest. Jedynie właściwy układ figur wskazuje, jak bezpiecznie przedostać się na drugą stronę. Szachy to gra, która kończy się, gdy ginie król. Chyba że pionek umrze wcześniej, co jest znacznie zabawniejsze. Jak widać, dobry humor nie opuszczał hrabiego, kiedy pisał tę notatkę. No i ten notes nam się z pewnością przyda, kiedy będziemy musieli stawić czoło jakimś sekretom, zagadkom, choćby zagadce z szachownicą, bo skoro Dracula uczynił o niej notatkę, to musi ona być istotna. Swoją drogą wydaje mi się to dziwne, że Dracula zostawiłby tak niestrzeżony notatnik w szufladzie. Jakże mi brak moich. Nie chcę, żebyś to czytał, chcę przerzucić na następną stronę. Pewnie kolejna zagadka. Widać, że można tu już czegoś użyć. Jeszcze jedna zagadka. To pewnie będą podpowiedzi. O, ten mechanizm widzieliśmy na zewnątrz budynku. Karfax daje mi wielką satysfakcję i jest miejscem bezpiecznego schronienia, gdzie mogę pić krew moich ofiar. To dlatego zostawiam mojego czarnego strażnika, żeby pilnował domu, tak, żeby żaden intruz nie dostał się w niewłaściwe miejsce. Ludzie są stanowczo bezużyteczni. Tajemny mechanizm, który tu znalazłem, jest tak prosty, że nawet dziecko nauczyłoby się go w kilka minut. Nie żywię niczego oprócz pogardy dla tak dziecinnej rasy. No, jeśli Jonathanowi wydawało się, że rzeczywiście łatwo tutaj znajdzie wszelkie odpowiedzi, dzięki też temu notatnikowi, to teraz musi się czuć chyba dość jednak... Musi czuć obawę z tego względu, że Dracula wspomina o czarnym strażniku, który ma pilnować domu. Także czujmy się zagrożeni. Pusta strona, a tutaj... jakieś symbole zwierząt, źle mi się to kojarzy w tej grze. No dobra, przejrzeliśmy sobie notatnik. I chyba już w tym pokoju prawie wszystko zrobiliśmy. Z naciskiem na prawie, bo jeszcze jedna jest rzecz istotna. Tak, mamy zapałki w tym dodatkowym ekwipunku. Akurat ten dodatek nawet całkiem sensowny, muszę przyznać. Zapalamy świecę. I tutaj najpierw ten świecznik ustawiamy, a później w nim świecę. No i dzięki temu zdobywamy klucz. Być może akurat od tych drzwi, które tutaj widzimy. Za chwilę to sprawdzę. O, widzimy chyba jakiegoś trupa. Pozwolicie, że ja tutaj sobie zapiszę grę na slocie numer 3, z tego względu, że zaraz nas będą czekać problemy. Sprawdźmy tego nieszczęśnika. Jefferson Peabody?
Cmentarz jakiś. O, klucz kolejny. Prawdziwa jump scenka. Możemy czuć się przerażeni. No i dalej mamy czasówkę. No. Czyli już mamy pierwszy przedsmak tego, co nas czeka. Gdybyśmy nie wyrobili się w czasie, to byśmy zginęli. Mogliśmy dokonać, w cudzysłowie dokonać tego dwukrotnie. No tak, chwaliłem dźwięki, ale trochę przy tym strzale słabo było słychać, że słaby był dźwięk tego jednak strzału z broni palnej, po którym przestrzeliliśmy zamek. Takie trochę ani be, ani ma, ani kukuryku. Ja tak w przygotowaniu do nagrania już trochę zapomniałem fabułę ostatniego sanktuarium, bo też nie ma czego pamiętać tak na dobrą sprawę. To strzelałem po parę razy w ten zamek i nawet nie zorientowałem się, że go przestrzeliłem. Także myślę, że lepiej to powinno być udźwiękowione. No, ale okej, też miałem problem później z zastawieniem odpowiednio drzwi, bo jest tutaj sporo takich mebli, na które można by klikać i próbować zastawiać. Trzeba się jednak zorientować od tego czasu. Tak naprawdę wcale tak za dużo nie ma. No, ale dobra. W tej chwili dostaliśmy się już do tego pokoju. Jesteśmy bezpieczni. Odsuwamy krzesło gdzieś dalej. No i stąd będziemy mogli zabrać kolejny srebrny medalion. Już trzeci w naszym ekwipunku. One wszystkie tutaj tak na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale jak widać jednak różnią się od siebie. Kiedy wejdziemy na zbliżenie, to widać to dokładnie. I jeszcze zabieramy stąd pogrzebacz, który kiedy nie ogarniemy wzrokiem całości widocznego ekranu, to no, jest dość słabo widoczny, ale ten pogrzebacz teraz nam się przyda. Wpuszczamy tutaj trochę światła. No i kładziemy na środku pokoju lustro. No i właściwie teraz możemy już ryzykować, bo widać, że światło jest skierowane w stronę drzwi. Możemy odsunąć tę komodę. Na szczęście światło zabija te potwory. Teraz zabiorę ze sobą to drugie lustro, bo niestety na jednym potworze się nie skończy. Jak widać jest... Na szczęście światło mnie ochroniło. Tak, wielce przejęty głos Jonathana. Powiem szczerze, że ten dubbing nawet mi się podoba. To dziwne, może, bo bardzo, bardzo oszczędnie dawkuje emocje, ale to jakby oddawało charakter tej postaci, Jonathana, taki, nie wiem, bardzo leniwy. Oj, czy zdążę? Udało się. Taki flegmatyczny, może nie leniwy, bo nie jest leniwą osobą, ale taki typowy flegmatyk. No dobra, i zaraz znów trzeba będzie kombinować. Gdzie klikać przede wszystkim?
superbohater Jonathan Harker, normalnie. Sceny prawie jak z Indiana Jonesa. No ale cóż, na pewno tę grę będzie się lepiej oglądać niż się w nią gra. To pewne, bo jak odrzucić te wszystkie irytujące elementy gameplaya, które po prostu irytują mnie, na pewno nie widzów, no to może nie będzie trudne z tą serią. W każdym razie, no jednak unikanie tych potworów nie jest takie łatwe przy tym systemie poruszania się, że jednak trzeba klikać w odpowiednie miejsca, trzeba nakierować myszę tam, gdzie się pojawi akurat strzałka. No, ta trochę czasu to jednak zajmuje tak za pierwszym razem. No i co? Przenieśliśmy się do jakiejś piwnicy. No i teraz zajmiemy się tę skrzynię. Szukam miejsca interaktywnego. Jest tutaj. Brawo, udało mi się go znaleźć. Je znaleźć? Właściwie możemy tę skrzynię przestawić dwukrotnie. Teraz znajdujemy medalion. No a teraz... O, jakieś nożyce. Sekator wielki. To jak widać kolejne drzwi, na które nie możemy, nie damy rady teraz wejść, przejść przez te drzwi, przez sąsiednie również, więc chyba sobie stąd wyjdziemy, tak. Wyjdziemy sobie z domu. Akurat to miejsce, to pomieszczenie jest chyba najbardziej klimatyczne z tych początkowych. No i co? No i teraz trzeba się zająć tym czymś. Wzięliśmy te nożyce wielkie. No i teraz czekamy, aż tutaj się coś zmieni, no. Właśnie, bo tutaj nie ma miejsca interaktywnego. Podczas przygotowania do nagrania jakoś to dziwnie wyglądało. Nie wiem dokładnie, na jakiej to jest zasadzie, ale tu powinny te kraty zniknąć. One tak jakoś losowo znikały. Mam nadzieję, że to... że jest w tym jakaś logika, że to nie jest błąd gry. No proszę. No i teraz... to coś opadło. Po długim czasie. Pewnie zrobię tu jakieś cięcie. No dobra, no nieważne. W każdym razie teraz... co my tutaj mamy? Tę kartkę tu położymy. I widać fragment jakiegoś mechanizmu, a resztę... wylejemy tu oliwę. Czy tam olej. I widzimy te nasze cztery medaliony. I każdemu odpowiada jakiś trójkąt. Dwa trójkąty są tutaj przydzielone jakimś odcinkiem. Te symbole niczym z testów na inteligencję normalnie. Tak mi się jakoś kojarzą. No i co? No widać, jakie symbole tutaj też się ustawia, te trójkąty odpowiednio. Także jest to łatwa zagadka. Jeśli już dojdziemy do tego punktu, to nie powinna żadnych problemów sprawić nikomu chyba. Ten koleś to jest chyba... o, odpowiednik tego. No i ustawmy ten trójkąt. O, ten. Dokładnie. Dobra, wiem co tutaj jest. Natomiast, o, chodzi mi o to. Który to będzie gość? Ten. Widać. Nie wiem, co on robi. Ale to, co robi, mnie nie interesuje. Teraz interesuje mnie ustawienie symbolu. Jeszcze dwa pozostały. Ten ma fajną fryzurę. Albo płomienie, może włosy mu płoną po prostu. Ale pozwolicie, że nie będę się nad tym jakoś dłużej zastanawiał i rozwodził. No i ostatni symbol nam został. Srebrny medalion numer 4. Nic się nie stało. Dopiero jak wychodzimy ze zbliżenia, to coś się stało. No proszę, basen się napełnił wodą chyba. A my wchodzimy z powrotem do piwnicy.
i możemy się już dostać przez te drzwi. Kierujemy się w lewą stronę od tych drzwi, z których przyleźliśmy. No, kanały. Ciekawe miejsce. Aczkolwiek tak, te barwy są tutaj takie dość jednorodne w tej grze, muszę przyznać. Ubożuchna ta lokacja, jeśli chodzi o szczegóły. No jest jakaś tam chmurka na niebie, powiedzmy, no, popękana podłoga, ale no, ten budynek jakiś taki niezbyt imponujący, nie robi najlepszego wrażenia, nieważne. Pan Jonathan, proszę wejść. W tym miejscu zawsze cierpnie mi skóra. Ma pan rację, że jest pan ostrożny. Nawet ja, choć jestem odważny, unikam wchodzenia do tego pokoju, jeśli nie muszę tego robić. Oni potrafią być naprawdę niebezpieczni. Wiele widziałem. Muszę już iść. Doktor Seward czeka na pana w swoim gabinecie. Jakie kocie ruchy i chrypka pierwsza klasa, ale fajnie się tego obrócił na koniec. Dobra, wchodzimy do Sewarda. Jonathan, nareszcie jesteś. Tak się martwiliśmy. Wszystko jest w porządku. Co takiego odkryłeś? Carfax nie jest tak opuszczony, jak myśleliśmy. Rozumiem, co masz na myśli. Dzieją się tam dziwne rzeczy od pewnego czasu. To wszystko staje się niepokojące. Co takiego się staje niepokojące? Co takiego jest niepokojącego? W tym wszystkim. Czy wiesz coś o pierścieniu, który przyniosłem? Dzięki minie udało mi się zrekonstruować jego historię. Mina przetranskrybowała zapis, którego dokonał mój przyjaciel historyk na woskowych cylindrach. Moje ataki są tak częste, że nie pozostaje mi wiele czasu na pracę. Seward nalegał, żebym odpoczywała, ale chciałam ci pomóc. I co odkryliście? Ostatni ślad pierścienia urywa się w 1442. Podobno należał do Radu, rzymskiego księcia i brata przyrodniego Drakuli, jak się okazuje. Ale jest coś jeszcze. Podobno pierścień jest niekompletny. Rzeczywiście. Na opisanych rycinach pierścień jest pokazany z diamentem na środku. Wedle dokumentów mojego przyjaciela, kamień miał moc równoważenia złej strony pierścienia. Nic więcej nie wiemy, ale jest pewne, że Drakula będzie chciał go odzyskać. A czyli rzeczywiście autorzy przyjęli koncepcję, że wampir Drakula jest odpowiednikiem, jest tą samą osobą, co Vlad Tepesz, Vlad Palownik. No z tego względu, że tak, Vlad też miał brata Radu, chociaż to chyba był brat rodzony jego. No w każdym razie, tak, wydaje się, że to jest ta sama osoba, taką koncepcję autorzy przyjęli. Czy coś ci mówi nazwa Styx? To była rzeka w greckiej mitologii, ale wydaje mi się, że tak nazywa się jakiś londyński teatr. Tak, to nawet ostatni krzyk mody. Kino, w którym pokazywane są horrory. Tajemnicza atmosfera otacza właściciela tego kina, ale popytałem tu i ówdzie. Nie dzieje się tam nic podejrzanego. Dowiedziałem się w Carfax, że Dracula jest właścicielem Styksu. Boże, czytałam, że cały Londyn stoi tam w kolejkach na seanse. Musimy wziąć to pod uwagę. Wątpliwe jest jednak, żeby to Styx był naszym głównym celem. Żeby na dobre pokonać Drakulę, musimy znaleźć jego kryjówkę i uderzyć w sam jej środek. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co robić. Mina, jeśli nie jest pani zmęczona, możemy znowu spróbować hipnozy. Jestem gotowa zrobić wszystko, aby wyzwolić się z jarzma Drakuli. Spróbujmy. Twoje oczy się zamykają. Twój duch krąży swobodnie. Co widzisz? Widzę ogród z kamieni. Chodzi cień. Idzie po mnie. Słyszę głosy. One sprawią, że zwariuję. Pomóż mi! Mina, teraz będziesz spała. Śpi. Śpi. Za każdym razem opisuję tę scenę w ten sam sposób. Myślę, że kamienny ogród to cmentarz przy wysokiej bramie. Wysoka brama, mówisz? Teraz, kiedy Mina śpi, mogę opowiedzieć ci, że moja podróż do Carfax prawie kosztowała mnie życie.
Człowiek zwany Peabody nie miał tyle szczęścia. Znalazłem jego ciało. Chyba pracował przy wysokiej bramie. Peabody nie żyje? Przeprowadzał dochodzenie w moim imieniu. Mówił, że widział jakieś dziwne rzeczy przy grobowcu z kamiennym wilkiem. Jest więcej niż prawdopodobne, że cmentarz jest miejscem, gdzie Dracula urządził swoje ostatnie sanktuarium. Weź ten klucz, idź tam. Bezpieczniej będzie przejść przez ścieki. Ja zostanę tu z miną. No, będziemy szli przez ścieki na cmentarz. Jeszcze się nie przygotowywałem do nagrywania cmentarza, ale on mi się bardzo źle kojarzy. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo źle mi się cmentarz kojarzy. Z takim pixel huntingiem do sześcianu, zdaje się. O, dlatego zostawię sobie tę przyjemność nagrywania scen z cmentarza na kolejny odcinek. To będzie chyba najlepszy pomysł. No, całkiem fajna scena z miną w roli głównej. Scena hipnozy. Za nami już. No, nie zauważyłem zbytniego postępu od pierwszej części, jeśli chodzi o modele postaci i w tych animacjach. Nawet wydaje mi się, że w jedynce były lepsze, ciekawsze, bardziej szczegółowe. No i ogólnie ta grafika dla mnie jest biedniejsza niż w części pierwszej, przynajmniej w tych lokacjach. Co może wydawać się dziwne, no ale no dajcie znać, jak wam się podoba. W każdym razie to tyle w pierwszym odcinku Drakuli Ostatnie Sanktuarium. No i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia, pa, pa.